Witajcie, moi mili widzowie, z tej strony ulubiony was król, Julian, tak jest, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku Julian gotuje, tak jest, nareszcie się doczekaliście. A więc słuchajcie, moi mili, dzisiaj miało miejsce straszne wydarzenie. Otóż patrzcie, co znalazłem, po prostu wstrząsnęło to mną, wstrząsnęło to, patrzcie. To jest skiper z Marlenką. Kurczę, myślałem, że Marlenka mnie lubi. No już, kurczę, zwątpiłem to wszystko. Bo coś rozwaliłem tutaj coś. Nie ma. Przykro mi. Przykro mi, nie będzie zdjęcia. A ty, Marlenko. Marlenko. Widzicie ją? Patrzcie, zdrajczyni. Będziesz patrzeć, jak giną twoi. Oj, mili, uwaga, tutaj cię posadzę i będziesz się na to przyglądać. Patrzaj, patrzaj. Tak więc, moi mili, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie jajecznicę, lecz nie byle jaką. Patrzcie, kogo mam, jakie mam świetne składniki, uwaga, tak więc wymienię. Mam ze świetną słoninkę, ze słonia, tak, musi być ze słonia, pamiętajcie, słoninka ze słonia. Tak, to jest numer jeden. Numer dwa, bardzo rzadki kozi ser, tak, musi być z kozy, patrzcie, mam go tylko malutko, tak. Być drogi, kurdełem, nie tać mnie. Tak, musicie mieć patelnie, filmy, patelnie, tak, ze świetną, żeby tak wiecie. Po głowie kogoś bić. O! To jest numer 3. I najważniejsza wisienka, kurczałem na torcie. Patrzcie. Pingwiny w klatce. Uwielbiam to. Widzicie? Tutaj od tej strony jest prawdopodobnie. Albo nie będę wymieniał, bo się wyklują zaraz. To znaczy uciekną. I tak, i one będą podsmażane tutaj. Ha, ha, ha. Ale będzie zemsta za tą Marlenkę. Przykro mi. Pingwinki, Marlenka, patrzcie. Okej, okay, tak więc słuchajcie. Jest krok pierwszy, oczywiście zaczynamy już, bo nie ma na co czekać. Musimy położyć, o, i podpalić, tylko którym? Tym. Tym pewnie. O, to nie. Nie tym, kurde, co jest. Tym. Świetnie, podpaliłem. Widzicie, jak ja jestem świetny. Dobra, a więc pali się. Troszkę za... A poczekajcie, kurczę, może jeszcze nie podpalajmy. Wyciągnijmy. Tak, prześwietlam łyżeczkę. I napełnijmy słoninką. Świetną słoninką, kurczełem. Naszą patelnię. Uwaga, tak. Świetnie. No ej. Muszę paluchem, fuj. Dobra. No kurcze, wypadło. To przez was, ludzie. I przez tą Marlenkę. I to podpalamy teraz. I zaraz przejdziemy. Marlenka! Wstawaj! Zemdlałaś, wiem. Marlenka zemdlała, bo i zaraz będzie kres pingwinów. Lubiałem skipera, ludzie, ale odkąd zrobił coś strasznego, już go nie lubię. Dobra, mniejsza tego rozmawiania tutaj. Smaży nam się pięknie. Ja sprawdzę, czy... Sprawdzę, czy mi się to nagrywa. Oczywiście. I uwaga. Pierwszy pingwin. To... Ten. To jest Kowalski, popatrzcie. Haha, Kowalski. Koniec to wam. Za chwilkę, uwaga. To będzie świetna akcja. Świetna akcja, ludzie. Jeszcze tutaj rozdziejemy patelnię. Marlenka, popatrz. Patrz, co się będzie działo.
Uwaga! Tak więc Kowalski numer 1. Nie rozwalił się! Awaria! Plan B, plan B. Kowalski numer 1. Tak jest. Uwaga. Numer 2. Jesteś świetny, numer 2. Zdrajca, skipper. Skipper. Uwaga. Nie mogę cię zgnieść, a mój bazy. To spadaj. Au, jak chlapnął, ale jak nie chlapnął. Co za burak. Tak. Oczywiście pamiętajcie, że jak to będziecie robili w domu, musicie mieć takie pingwiny świetne. W opisie na miary, gdzie można ich spotkać. Zamieszajcie, żeby to wszystko apetycznie wyglądało. I wszystkie cztery pingwiny muszą lecieć na koniec Rico. Wybuchowy. Tak, a więc gdy już wszystkie pingwiny znajdą się na patelni, musicie dodać tego koziego sera niepowtarzalnego. Sypte, na początku sypte, to jest sypta. Musicie mieć tyle samo, bo wam nie wyjdzie. Kurdełem. Jeszcze 8 takich sypt i 17 sypta. I teraz wszystko trzeba wymieszać. Proces mieszania jest bardzo ciężki i uciążliwy. Ale zaraz wszystko... O! Już się tworzy nasza jajetniczka. Marlenka, jak tam? Hehehe. A ja myślałem, że ty mnie lubisz. Tak, tak, tak. To już koniec, ludzie. Finito, jakby to powiedział pewien Chińczyk. Popatrzcie na to, czekajcie. Skoczę się po talerzyk. Talerzyk ważna rzecz. Okej. A więc ostatni krok to przełożyć właśnie na talerzyk naszą jajecznicę z pingwina. O. Świetnie! Marlenka, popatrz! Popatrz, no co płaczesz? Popatrz się! Uciekaj mi. A więc tak, troszeczkę ze złamanym sercem. Bo Marlenka, myślałem, że mnie lubi, no. Który raz ja to powtarzam? To by było chyba na tyle. Zrobiliśmy piękną jajecznicę z pingwinów, popatrzcie. Po nich śladu nie ma w ogóle. Pyszna, apetyczna do jedzenia. Tak więc to by było na tyle. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało. A jeśli nie, to hańba cię! Tak więc trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Julian gotuje. Pa, pa!